Alerty pogodowe, imprezy kulturalne i inne ważne wydarzenia, o których dowiemy się poprzez uruchomioną właśnie aplikację. Począwszy od informacji, które mogą w jakiś istotny sposób jak gdyby pomóc mu w życiu codziennym, czyli na przykład informacje o przerwach w dostawie wody, w dostawie prądu, o jakichś karambolach, czy jakieś sytuacje kryzysowe, poprzez cały szereg informacji, które mogą wpłynąć na jego życie codzienne pod kątem na przykład korzystania z wszelkiego rodzaju tutaj imprez organizowanych przez miasto, czy jakichś wydarzeń sportowych itd., itd. Te informacje będą dystrybuowane bezpośrednio tutaj z Urzędu Miasta z różnych komórek merytorycznych i będą trafiały, tak jak powiedziałem, do kieszeni respondenta. Z systemu może skorzystać każdy, niezależnie od tego, czy posiada nowoczesny smartfon, czy starszy model telefonu. Ten system uwzględnia potrzeby wszystkich tutaj klientów. Czyli jeżeli ktoś posiada starszego typu telefon, będzie mógł na przykład otrzymywać ostrzeżenia w postaci SMS-ów. Tylko pamiętajcie Państwo, że ten system jest szybki, jest, że tak powiem, no dosyć stabilny, tylko jest on już, tak, że tak powiem, niezaawansowany technologicznie, czyli jesteśmy ograniczeni do tych 160 znaków, staramy się nie używać polskich liter, czyli ta informacja, która do nas dociera, ona jest informacją, że tak powiem, szczątkową, tematyczną. Natomiast jeżeli będziemy chcieli podać już jakiekolwiek konkrety, jakiekolwiek załączniki, jeżeli będziemy chcieli się komunikować dwustronnie tutaj z urzędem, musimy niestety już korzystać z dwóch pozostałych kanałów. Aplikację można pobrać poprzez stronę internetową Urzędu Miasta.